który przedstawiamy, znajduje się rozmowa obu panów na temat książki wydanej przez pana Tadeusza, książki Bestie, która opowiada o zbrodniach stalinowskich i w zasadzie tego, jak nie zostały gdzieś rozliczone, jakie są dzisiejsze konsekwencje tego. Czytając ten wywiad, tak się zastanawiałem, czy w ogóle, patrząc na losy całej Europy Środkowo-Wschodniej, nie tylko Polski, może z wyjątkiem Niemiec, które miały jednak trochę inną sytuację, czy to jest tak, że w ogóle to rozliczenie było później de facto możliwe w sytuacji, zarówno elity polskie, elity w cudzysłowie, jak i również zagraniczne nasze sąsiedzkie układy raczej przeciwko temu występowały. Ani Niemcom, ani Rosjanom nie zależy. Bardzo wyraźnie to widać na jakichkolwiek rozliczeniach w Polsce. Czy można prosić o jakiś komentarz w tej sprawie i będę prosił coś? Spróbuję może z mikrofonem. Czy działa mikrofon? Działa. Niestety zima moje gardło troszkę dopadła. Drodzy Państwo, no ja myślę, że my jesteśmy jednak Polska ewenementem pewnym, jeśli chodzi o sprawy rozliczania, trzeba powiedzieć sobie otwarcie, zbrodni komunizmu. Inne kraje postkomunistyczne lepiej czy gorzej jednak sobie poradziły z tym problemem. Pan mówił o Niemczech, no tam jest tamte sprawy dekomunizacyjne czy lustracyjne, czy upamiętnianie spraw zbrodni, no jednak wyglądają zupełnie inaczej niż u nas. Instytut Gałka działa od lat i myślę, że doceniając pracę IPN-u naszego, no to jest mimo wszystko nieporówny problem. Skala jak gdyby, prawda, skala badawcza poruszania tych problemów. Także no, to jest smutna rzeczywistość, która nas cały czas dotyczy. Ja zawsze, jak gdyby moim celem w ogóle i celem, który starałem się wyrazić w książce i Bestii, i w drugiej w oprawcach, których mogą Państwo kupić tam z tyłu, jest udowodnienie pewnej tezy, że ta rzeczywistość komunistyczna, a nawet stalinowska, że ona cały czas trwa, i ci ludzie, prawda, jeśli sami już nie żyją, no to mają swoich godnych następców, którzy cały czas no, starają się kształtować naszą świadomość. No. To bardzo często było tak, że funkcjonariusze nawet dosyć prości, niższego szczebla bezpieki, stawali się, prawda, literatami, dyplomatami, dziennikarzami. Ja widzę dosyć dużo wielu potomków tychże osób no, w dzisiejszym świecie i w dzisiejszej rzeczywistości. No, w tak zwanych mainstreamowych mediach dziennikarze, prawda, prowadzący nawet znane programy, to są osoby bardzo cenione i szanowane, ale one mają właśnie taki rodowód, prawda, sięgający tych bardzo ponurych czasów nierozliczonych właśnie w Polsce. Także no myślę, że powinniśmy się uczyć od naszych sąsiadów, Czechów czy Niemców, prawda, jak te sprawy powinny wyglądać, bo inaczej no to będziemy żyć w świecie mimo wszystko w dużej mierze zakłamanym. W demokracji, tak jak pan profesor mówił, bardzo, bardzo ułomnej, która się opiera w dużej mierze na tak zwanych autorytetach właśnie z dawnych czasów. No, a tutaj źródło mamy właśnie w braku podstawowych
podstawowych działań, typu właśnie lustracja, dekolonizacja, prawda? A jak również przywracanie pamięci o tamtych czasach, o naszej historii po prostu. Ja bym to właśnie te nasze rozważania podzielił na takie dwa punkty. Jedna rzecz to jest właśnie kwestia rozliczenia tego systemu, a właściwie nie systemu, bo jeżeli się mówi, że system jest winny, to znaczy, że winnych nie ma, że konkretne osoby mogą spać spokojnie. I tego u nas, to się u nas nie odbyło. A druga sprawa to jest właśnie pamięć, też walka o pamięć, która też mocno szwankuje i też świadczy o tym, jaka ułomna jest ta trzecia Rzeczpospolita. Ja może przywołam przykład podany przez pana profesora Żaryna już, czyli osobę Marianny Popiełuszko. Jeżeli sobie zestawimy matkę księdza Jerzego z tymi, którzy zamordowali księdza Jerzego, to mamy, drodzy Państwo, moim zdaniem przepaść. Bo Marianna Popiełuszko jest osobą, prawda, oprócz tego, że jest skromną, no to jeszcze Trzecia Rzeczpospolita nie pochyliła się nad nią właściwie i nad jej losem. No, ona, można powiedzieć, żyje w bardzo ciężkich warunkach. A proszę spojrzeć na drugą stronę, czyli na oprawców po prostu księdza Jerzego, prawda? Nie dość, że nie zostali osądzeni. Ja nie mówię o tych, prawda, o procesie toruńskim w tym momencie, tylko mówię o zleceniodawcach, którzy żyją spokojnie i nic im się nie dzieje, a wręcz są nazywani autorytetami i ludźmi honoru przez niektóre wpływowe środowiska. No to jeszcze te osoby mają zupełnie inny status materialny. I to jest ta klęska, można powiedzieć, III Rzeczpospolitej, że ona nie potrafi przywrócić właściwych proporcji między dobrem a złem. Prawda? Śmiem twierdzić, że cały czas zło jest lansowane, zło jest promowane. Tych ludzi się szanuje, zaprasza nawet do pałacu namiestnikowskiego. Natomiast druga strona, czyli ofiary systemu komunistycznego, są głęboko zapomniane. No to chodzi właśnie o Mariannę Popiełuszko, to chodzi na przykład o żyjące dzieci rotmistrza Witolda Pileckiego, prawda? Które nie dość, że miały kłopoty bardzo duże w PRL-u z tym, jak się w ogóle odnaleźć w tej rzeczywistości, no, na każdym kroku były właściwie też represjonowane, no tak trzeba to nazwać, jeśli chodzi o dostęp do nauki, do pracy, prawda? No to podobnie właściwie jest dziś. I ci ludzie naprawdę, no, państwo ich opuściło, można powiedzieć, tak? Państwo nie szanuje ich, prawda? Nie szanuje dzieci Pileckiego i właściwie nie szanuje rotmistrza Witolda Pileckiego. Myślę, że ja się strasznie rozgadałem, ale w odpowiedzi na pytanie już jest kilka wątków, ale wydaje mi się, że jeszcze jedną sprawę tak na początek poruszę, czyli kwestia pamięci o przekładająca się na miejsca pogrzebania tychże osób. Prawda? I tu znowu Pilecki i jego dzieci są pewnym, wydaje mi się, dobrym przykładem, bo jak wiemy, cały czas miejsce pogrzebania Pileckiego nie jest znane. No? A jak to się odnosi do dzieci, prawda, rotmistrza? No, odnosi się bardzo, bardzo dosłownie i konkretnie, no bo te właśnie osoby nie mogą pójść na grób swojego ojca. Tak? Dla nas to jest, prawda, bohater narodowy, możemy powiedzieć, a dla nich to jest dodatkowo ojciec. Prawda? Czyli podstawowa
podstawowa sprawa, jakim jest szacunek dla zmarłych, w tym momencie jest niemożliwa do wykonania. Ja też bym obarczał niestety nasze państwo tym stanem rzeczy. 23 lata to naprawdę jest zbyt wiele, żeby rodziny ofiar i my wszyscy nie doczekali się, prawda, ekshumacji, tak, i grobów tychże naszych bohaterów. Także, a to jest element pamięci, prawda, o tych czasach, o tych ludziach. I nawet w tej kwestii III Rzeczpospolita nie jest w stanie spełnić swojego zadania. Ale mówiąc, że państwo jest odpowiedzialne, tak naprawdę oskarża pan nas wszystkich, dlatego że to my jesteśmy tego państwa jednak obywatelami, jeżeli do tego nie doprowadziliśmy. Jaki jest powód tego, pana zdaniem, że mimo jednak takiego bardzo moralnie sprawa jest oczywista, wydaje mi się, chyba dla wszystkich, że sytuacja ofiar wymaga jakiegoś zadośćuczynienia, jeżeli nie bezpośredniego, to przynajmniej pośredniego. Jak to jest możliwe, że jako wspólnota nie byliśmy w stanie przez 20 parę lat do tego dojść? Co pana zdaniem jest przyczyną? Pan o tym trochę pisze, wydaje mi się. Bo czy w ogóle mamy jakąś nadzieję, bo ten wywiad jest o tyle trudny panów, że z niego właściwie można wnioskować, że trochę nie mamy nadziei, że w sytuacji, kiedy elity komunistyczne odtwarzają się, czy to rodzinnie, czy to przez na zasadzie mistrz uczeń, bo i takie mamy sytuacje, chociażby nawet w nauce polskiej, pan profesor na pewno lepiej potwierdzi, to jeżeli nie jesteśmy w stanie tego procesu powstrzymać, to jaką mam to skąd brać nadzieję? Że mogę słowo, to wydaje się, że pan Tadeusz tam pod koniec bodajże wywiadu używa takiego sformułowania, że gdyby Polacy wiedzieli, to sądzi, że stanęliby po stronie bohaterów, a nie po stronie zdrajców. No, wydaje się, że tutaj bardzo duża nadzieja i bardzo duże zadanie stoi przed nami wszystkimi właśnie w polityce informacyjnej. No, ludzie, żyjemy tam też, jest tekst dotyczący w tym numerze miesięcznika, dotyczący stanu wojennego, w którym próbuję przedstawić, dlaczego Polacy wciąż mają takie inne stosunek do wprowadzenia stanu wojennego. No i też z rozmów ze specjalistami, które tam przytaczam, wynika, że no, ludzie nie wiedzą, a nie wiedzą między innymi przez to, o czym pan Tadeusz mówi, dlatego że środki masowego przekazu są zdominowane przez ludzi, którzy mają konkretne interesy w tym, żeby nie mówić o niektórych wydarzeniach, o niektórych postaciach. I ja też jako człowiek jakoś tam związany z mediami od lat widzę nadzieję w informowaniu Polaków. I jeśli też mogę trochę się odnieść do tego, co panie Tadeuszu powiedział, to wydaje mi się, że coraz bardziej zasadną tezą jest niestety stwierdzenie, że ten brak rozliczenia, brak zadośćuczynienia dla ofiar nie tyle jest klęską Rzeczpospolitej, co sukcesem niestety tego ustroju. Bodajże użył takiego sformułowania ostatnio jeden z publicystów. No bo wydaje się, że ten ustrój polityczno-społeczny tworzony po 1989 roku no, wyklucza właśnie to ważne podejście do polskiej historii i sprawiedliwe podejście do polskiej historii u zarania, i myśmy nie tyle stracili jakąś szansę w 1989 roku, co zyskali całą masę nowych trudności do pokonania. Trudności wynikających z sojuszu zawartego z obozem komunistycznym sprzed 1989 roku i sojuszem, który w mojej, ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale sojuszem, który jest z jakichś powodów utrzymywany przez tą stronę solidarnościową, która wtedy uznała, że warto to porozumienie zaprzeć.
Znaczy ja myślę, że odnosząc się do tego, co pan redaktor powiedział, to nie tyle nawet jest to, poszedłbym trochę dalej, że nie tyle to jest zaniechanie III Rzeczpospolitej, to o czym mówimy, ale jest to fundament III Rzeczpospolitej, czyli no, wracamy, prawda, do tych wszystkich magdalenek, do okrągłego stołu. Przecież tam przesądzono właśnie o tym, że tych rozliczeń przysłowiowych, prawda, nie będzie. Podejrzewam, że ten klimat też przesądził o tym, ten klimat, który do dziś, prawda, właściwie trwa, że również specjalnie nie będziemy upamiętniać naszej historii, tylko właśnie w tamtym momencie wydaje mi się, że wykreowano właśnie wykreowano nam nowych bohaterów, prawda? Osoby, które mają zastąpić na przykład żołnierzy wyklętych, prawda? Sięgając jeszcze trochę głębiej Armię Krajową, czy Narodowe Siły Zbrojne, czy Polskie Państwo Podziemne, prawda? Jeżeli zbiorczo postaramy się to określić. Czyli była to jakby z założenia próba też fałszerstwa naszej historii, raz przez właśnie zapomnienie o tych heroicznych elementach, prawda, i właśnie naszych bohaterach typu Pilecki, typu Findorf, i zastąpienia ich nowymi, prawda, elitami, które trzeba jednak wziąć w cudzysłów, prawda, nowymi autorytetami typu Mazowiecki, typu pan Geremek, typu pan Michi, prawda? A z drugiej strony, jeśli w ogóle ja mam coraz większe, drodzy Państwo, wątpliwości, że te dwie strony tam istniały, prawda, przy tym okrągłym stole. W 89 roku jako młody człowiek byłem w ogóle zaczadzony, można powiedzieć, tą sytuacją, która miała miejsce, ale z biegiem lat i po 23 latach teraz dochodzę do wniosku, że te dwie strony nie do końca istnieją, prawda? Że to jest pewne w sensie jedno towarzystwo, prawda? Podzielone na różne tam, prawda, odłamy. Także, ale tak umownie rzecz biorąc, no to ta druga strona, prawda, Jaruzelski i Kiszczak, no przecież do dziś są uważani za mężów opatrznościowych, prawda? Ja to często powtarzam, zestawiając dwie postaci, czyli Jaruzelskiego i Fildorfa. No? O Jaruzelskim wiemy wszyscy, nawet, prawda, osoby nie interesujące się specjalnie historią słyszały to nazwisko i na ogół w kontekście pozytywnym, no? że jest to człowiek spokojny, w dzisiejszych czasach, tak, porządny obywatel, abstynent w ogóle przez lata, czyli pewien wzór też osobowy. No. Natomiast zapomina się o tym, że tenże człowiek jest, no, o jego, prawda, drodze życiowej, nie przypomina się o jego tak zwanych zasługach właściwie przez cały i po wojnie, i przez cały PRL, a tych tak zwanych zasług ten człowiek ma bardzo wiele. Również jeśli chodzi o akcenty antysemickie, prawda? A paradoksalnie jest przez salon, prawda? Również z Adamem Michnikiem tolerowany, prawda? To jest pewien paradoks. Człowiek, który powinien być wyklęty ze względu na swój, odrzucony ze względu na swój antysemityzm, czystki w armii, o tym się w ogóle nie mówi. I nie mówi się o rzeczy podstawowej, czyli o tym, że jest to po prostu generał sowiecki, tak? Jest to towarzysz generał Jaruzelski. Prawda? A z drugiej strony mamy właśnie generała Fildorfa, który jest, jakby nie patrzeć, jest generałem polskim, wybitnym generałem polskim, zasłużonym szalenie w czasie wojny, wybitnym organizatorem, prawda, i też
jeśli chodzi o osobowościowe kwestie, prawda? Nieporównywalnym z Jaruzelskim. Ale to Jaruzelski jest na piedestale, a nie generał Fildorf. O generale Fildorfie najlepiej w ogóle nie mówić, prawda? Ciszej nad tą trumną. A jeśli chodzi o szczątki generała Fildorfa, no to też nie zostały odnalezione. No, czyli to jest, moim zdaniem jest to celowa polityka służąca zapominaniu o tamtych czasach i właśnie próba kreacji, powtarzam, nowych elit, prawda, które oczywiście no, tę Polskę kształtują. Ja rozumiem, że na pewno kwestia, o której wspomniał przed chwilą w poprzedniej wypowiedzi Staszek Żaryn, o tym, żeby promować prawdę o tym, i robi to właśnie pan Tadeusz Kurzański w swojej książce, jest oczywista i na pewno dzięki chociażby takim wydawnictwom jak Na Poważnie to się jakoś dokonuje. Ale mamy sytuację też, w której jednak zdecydowany mainstream mediów tego przekazu nie kupuje, nawet wręcz nie chce go kupować. I jakie widział pan metody, czy może pan ma jakieś doświadczenia, jak docierać z tym do ludzi, którzy rzeczywiście sprawdzą to po pierwsze, a po drugie, czy nie jest też tak, że my potrzebujemy też rozmowy o przebaczeniu w Polsce, bo do pewnego stopnia to wszystko, o czym pan pisał i o czym rozmawiamy, to jest pewna otwarta rana, wydaje mi się, w Polsce, która w jakiś sposób wymaga zabliźnienia w sytuacji, w której jedna strona tego przebaczenia nie chce. Jak to jest możliwe? Trzeba mieć świadomość winy. Świadomość winy teraz, ale pytanie, tutaj będziemy mieli za chwilę głos, pozwólmy jeszcze tylko odpowiedzieć i proszę, będę prosił Państwa do rozmowy. Wydaje mi się, że to przebaczenie jednak w pewnym sensie nastąpiło. To nie jest przebaczenie takie oddolne, prawda? Nas wszystkich, tylko na tym poziomie właśnie tych tak zwanych elit, prawda? To jest przebaczenie za nas. Ja mówię o przebaczeniu przez nas, tak jak chociażby Marianna Popiełuszko, czy jak ludzie z Wujka, którzy są gotowi wybaczyć. Nie zawsze spotykają ludzi, którzy chcą tego wybaczenia. To jest paradoks właśnie. Znaczy ja powiem tak, no pisząc książkę, no, spotykałem się też z tymi oprawcami. No? I to, o czym pan mówił, że przebaczenie wymaga wyznania winy, tego wyznania win ja osobiście nie zauważyłem. No? Nie zauważyłem jako z jednej strony syn też żołnierza wyklętego, można powiedzieć, bo rozmawiałem z prokuratorem, który skazywał mojego ojca na karę śmierci. Nie wykonano, rzecz jasna. No? I on, tenże człowiek, major, potem pułkownik Czesław Łapiński, nie czuł się w żadnym razie winny tej całej sytuacji. No? Ale też no, spotykałem się z osobami, z oprawcami z innych, prawda, spraw i to z jakimiś śledczymi, prawda, i prokuratorami, sędziami. I w żadnym przypadku, drodzy Państwo, nie nastąpił ten mechanizm oczyszczenia. No, no więc ja mówiąc prawdę, nie widzę możliwości przebaczenia w takiej sytuacji. No. Jeżeli te osoby w większości uważają, że one nic złego nie zrobiły, no one nie są właśnie winne, nie widzą w sobie żadnej skruchy, nie są w stanie wyrazić prostego słowa przepraszam wobec, prawda, ofiar swoich własnych, to wydaje mi się, że na tym etapie, że na tym etapie jest to po prostu niemożliwe, tak? No też tak wydaje się, jeśli mogę, że no, do rozmów o przebaczeniu możemy, ja to widział, usiąść dopiero jak położymy wszystkie fakty na stół. Znaczy najpierw trzeba poznać fakty, później musi
obie strony muszą przyjąć te fakty i dopiero możemy mówić o przebaczeniu. A dziś wydaje się, że można zaryzykować taką tezę, że ten brak rozliczenia w 1989 roku, czy w 90 na początku III RP, no, skutkuje kolejnymi niebezpiecznymi patologiami, które właściwie uderzają w podstawy polskiej demokracji. Chodzi mi o to równość wobec prawa, co jest zupełnie oczywiste, że my tego w Polsce nie mamy. I drugie, równość głosów w debacie publicznej. I trzecie, wiedza. Dzisiaj obywatele są wykluczeni z wiedzy, bo cała myślenie racjonalne wydaje się sugerować, że rozliczenie i sprawiedliwość powinno funkcjonować w życiu publicznym. I dziś my nie tylko, wydaje mi się, powinniśmy mówić o przebaczeniu tym sprzed transformacji tak zwanej, sprzed 1989 roku, no ale my mamy też konkretnych ludzi, środowiska odpowiedzialnych za fatalną kondycję polskiej demokracji. No i to jedno z drugim się wiąże i no, ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której ktoś przyjmuje z dzisiejszych elit politycznych do wiadomości, że on jest odpowiedzialny za to, że polska demokracja nie istnieje właściwie. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby Lech Wałęsa czy Jerzy Buzek gdzieś przyszedł i powiedział, że tak, to jest prawda. Wydaje się, że trzeba zebrać ogół do dziś skutków zbrodni komunistycznych i braku ich rozliczenia i dopiero wtedy możemy mówić o jakimś przebaczeniu czy zadośćuczynieniu, no bo to też nigdy przebaczenie nie wiąże się z zapomnieniem win. Mówił Pan o, jeszcze dodając tylko o tych nowych osobach tworzących dzisiejszą Polskę, jednak znowu będę troszkę polemizował, twierdząc, że w dużej mierze jest to kontynuacja, prawda? I kontynuacja systemowa, i kontynuacja osobowa. Te osoby przecież nie muszą być na pierwszej linii frontu, żeby decydować o sprawach Polski, prawda? Jednak wydaje mi się, że jest tak, że sznurki u nas pociąga przede wszystkim wielki biznes, różne powiązania właśnie biznesowo, na granicy biznesu, służb specjalnych, prawda? Przede wszystkim. I to jest stara ekipa właściwie, tak? To są ludzie, którzy byli i są obecni, byli w PRL-u, są obecni w III Rzeczpospolitej. Jeśli idzie o kwestię wiedzy, to ja jestem też oczywiście wielkim orędownikiem tego, żeby Polacy jak najwięcej wiedzieli, ale tu znowu wracamy do punktu edukacji. Te sprawy, którymi ja się zajmuję, prawda, przede wszystkim okres stalinowski, w ogóle nie są obecne przecież w programach szkolnych. Śmiem twierdzić, że też nie jest to przypadek. No bo tutaj właśnie w tych latach zaraz powojennych tkwi geneza, prawda, dzisiejszych czasów i właśnie dzisiejszych tych tak zwanych elit, prawda? Jak również z drugiej strony ta nasza przeszłość bohaterska, heroiczna, o której jak mówiliśmy, no lepiej nie mówić. Ale jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, słuchając pana profesora Żaryna. Mówił o świadomości historycznej u Żydów. Zastanawiam się tak, że w Izraelu bardzo mocno akcentowana jest na przykład sprawa obrony i upadku Masady, prawda, twierdzy Masady, a była to niewątpliwie klęska, prawda? A proszę zobaczyć, co jest u nas. Heroiczna klęska, prawda? A jeżeli to na przykład porównamy, oczywiście to są sprawy w pewnym sensie nieporównywalne, ale ja tak chciałem obrazowo podejść do kwestii. Powstanie warszawskie, prawda? Żydzi się szczycą Masadą, my się wstydzimy, prawda, że mieliśmy powstanie warszawskie. Też nie my, prawda, ale właśnie nasze państwo, nasze elity, prawda? Jest to przedstawiane jako właśnie
przede wszystkim hekatomba, śmierć osób cywilnych, prawda? Cały czas właściwie mamy PRL-owską propagandę na zasadzie takiej, że winne jest dowództwo, prawda? Że młodzież walczyła, prawda? A ci politycy tam skazali ich na śmierć, prawda? I powstanie warszawskie ma być powodem do właściwie ma być zapomniane i jest obciach w dużej mierze, prawda? Porównajmy sobie z masadą, jak to wygląda, prawda? Jak jest kształtowana świadomość historyczna. Wystarczy też spojrzeć na prawo i na lewo, na wschód, na zachód, jak Rosjanie podchodzą do kwestii świadomości historycznej. To jest bardzo mocno akcentowane i w szkołach młodzież uczy się tych spraw. Tak samo w Niemczech, prawda? No my jesteśmy też niestety, jeśli chodzi o te sprawy, jesteśmy przykładem negatywnym, jak właśnie nie uczyć Niemczech, prawda, dzieci i młodzieży. Wydaje mi się, że akurat Powstanie Warszawskie na szczęście nie jest tak złym przykładem. Myślę, że znaleźlibyśmy znacznie gorsze, jest Muzeum Powstania. Natomiast ja bym chciał prosić o to, żebyśmy też umożliwili głosy z sali. Była pani, tutaj się zgłasza i pan za tamtą. Mnie się wydaje, że dopóki nauka w szkole, nauka historii języka polskiego będzie wyglądała tak jak teraz, to możemy sobie tylko pomarzyć, że to w ogóle będzie jakiś... Proszę zwrócić uwagę, w jakim my wieku tutaj jesteśmy. Młodzież, tak. Ja jestem pierwsza pani. No więc krótko mówiąc, dopóki program szkolny będzie taki, jaki jest, jak wiadomo, co się stało z reformą nauczania historii, nie muszę o tym mówić, bo wszyscy wiemy. To jest pierwsza rzecz. Środki masowego przekazu oczywiście tak. Zwłaszcza, że elity artystyczne, o których troszkę się mam jakieś rozeznanie, to nie jest tylko kwestia obecnych czasów. Ja pamiętam w czasach kręcenia Lotnej, jak rozmawiałam z Andrzejem Wajdą, mój ojciec, kawalerzysta, był oburzony, jak on mógł. Ja zapytałam się, panie Andrzeju, jak pan mógł, a on powiedział: Janeczko, ale tak jest pięknie, tak jest pięknie. Uwierzyłam, że artysta to było pięknie, prawda, jak kawalerzysta na czołg niemiecki, ale podejrzewam w tej chwili, że to nie tylko chodziło o to, że tak jest piękniej. No więc to jest pierwsza rzecz, szkoła, środki masowego przekazu, na co my nie mamy żadnego wpływu. No można urządzić i trzeba następną głodówkę, tylko pytanie jest, jaki będzie skutek. I trzecia jest rzecz a propos przebaczania, że przebaczać można wtedy, jeżeli po pierwsze obydwie strony wiedzą, o co chodzi, a po drugie, jeżeli oczywiście tamta strona przeprosi. A trzecia jest rzecz, tamci ludzie wymrą za 5, za 10, 15 tych, którzy własnymi rękami wydawali wyroki, strzelali, już nie będzie. I problem będzie dla nas. Tylko dla nas, komu mamy, możemy na spowiedzi powiedzieć, że już więcej nie będę klął po cichu, ale to jest problem abstrakcyjny. Komu mamy przebaczać, jeżeli nie ma dyskusji, jeżeli ten problem w ogóle nie istnieje? Proszę zwrócić uwagę, ten problem nie istnieje dla młodych ludzi w tej chwili i dla ludzi, którzy mają 40 lat, z małymi wyjątkami. Ja myślę, że państwa polskiego już nie ma praktycznie. Nie ma. Jeszcze może poprosimy głos tam od pana z tyłu i poproszę o to. Ja mam chyba takie spostrzeżenie, że chyba nie zauważyliśmy, że zaczynamy mówić o Rzeczpospolitej, a tak naprawdę to tylko nam się wydaje, że to jest ta Rzeczpospolita, bo tak bardzo jej pragnęliśmy. Natomiast jest to kolejny przełom, typ 56 rok, ponieważ my nigdy nie mieliśmy kontroli nad tym, co się działo po 80 roku i to, że był okrągły stół, to był efekt po prostu dobrze przygotowanej walki frakcyjnej, natomiast nie odzyskania wcale niepodległości. I efekty tego mamy dzisiaj. Nawet te chwile, które nam dano, tak jak po 56 roku mogliśmy sobie odbudować, niby odbudować harcerstwo. Po roku się zorientowali instruktorzy, że zostali instrumentalnie wykorzystani do działalności właściwie utrwalania tej władzy. Tak samo dzisiaj, w momencie, gdy
była możliwość przejmowania władzy, dwa razy mieliśmy taką możliwość, krótko, to próbowaliśmy wziąć wojsko, próbowaliśmy wziąć jakieś tam resorty siłowe i próbować trochę historii i zobaczyć, co tam pod tym dywanem leży. Natomiast za każdym razem zostawialiśmy to, co jest najistotniejsze, o czym komuniści wiedzieli. Zostawialiśmy oświatę. A w momencie, gdy oni przychodzili, to nasze zmiany, które my po pół roku czy po roku nam się udało coś tam zmienić, przynajmniej w tej czapce, żeby można były pozycje wyjściowe do zmian w całości oświaty, to oni w ciągu 3 miesięcy potrafili to właściwie zlikwidować. W ciągu 3 miesięcy właśnie nie było żadnego z naszych mianowanych dyrektorów, kuratorów czy dyrektorów departamentu. To pokazuje, jak byliśmy mało skuteczni, albo jak nie wierzyliśmy w to, że możemy coś sami zrobić. I dzisiaj też zaczynamy wojować o naukę historii. Nie jest problem w nauce historii. Problem jest w ogóle w oświacie. To znaczy w patrzeniu w całości na oświatę. Kto będzie tej historii uczył? Ci ubecy, którzy poszli do szkoły po okresie emerytalnym, po 10 latach pracy w UB, oni potem poszli gdzieś pracować, poszli między innymi do szkół. Znam takich nauczycieli, którzy są oficerami UB. Uczą dzisiaj matematyki, historii polskiego. W szkołach potrafi, w szkołach podstawowych i gimnazjalnych potrafi na regałach stać historia Polski z lat 50. wydana przez Instytut Historii Sowieckiej w Moskwie, łącznie z Instytutem Historii Wojska Polskiego. I to jest jako jedna z pomocy naukowych. Więc kto ma uczyć tej historii? Jaki byśmy program nie napisali, dopóki nie przejmiemy, rzeczywiście nie zrobimy rzeczywistej reformy oświaty. Nie przejmiemy tej oświaty jako naród, jako społeczeństwo. To nie mamy o czym mówić. Dzisiaj w większości domów, tak jak za komuny była jasność, my oni, to jeszcze w domach się przenosiło tradycje, historie, przekazywało się to, jakieś książki gdzieś tam pod stołem się dzieciom dawało. Dzisiaj większość z nas uwierzyła, że coś się zmieniło, że już szkoła to za nas zrobi. I mamy gorszą sytuację jak za PRL-u. Dlatego, że dzisiaj maturzyści nie mają podstawowej wiedzy historycznej, rzeczywistej historii Polski najnowszej i tej troszkę starszej. I to jest kłopot. I tutaj trzeba się zastanawiać nad odbudowaniem państwa, bo to jest chyba klucz całego tego. I każdy z nas tak naprawdę powinien chyba sobie uświadomić to, że właśnie musimy we własnych małych środowiskach zacząć budować świadomość. Pierw świadomość naszą narodową, świadomość tego, że jesteśmy Polakami i dlaczego nimi jesteśmy. I dopiero potem, a mówienie o przebaczaniu, będziemy mówili, jak pierw powiesimy, tak jak w powstaniu listopadowym, największych przestępców. I będzie wiadomo, będzie punkt odniesienia. Ci byli przestępcami. I wszyscy będą wiedzieli, ci zdradzili Polskę. Wie pan, co Grzegorza Brauna czeka 5 lat więzienia? Wiem, a mnie mogą też zamknąć za 10. A już wie pan, mnie już tyle razy straszyli, że ja się przestałem bać tego. Naprawdę mnie to nie przeszkadza. Niech mnie straszą, więc to jest... Natomiast my musimy jasny przekaz dawać. Nie możemy relatywizować tej historii. Musi być ten przekaz rzeczywiście jasny. Kto jest zdrajcą, kto jest patriotą. I wtedy dopiero młodzież jest w stanie się rozeznać w tym. Bo młody człowiek, jak nie ma punktu odniesienia, to po prostu lewiatuje. No to pływa i nie bardzo wiadomo w czym. No, wszystko przyjmie. Pan niestety, jak widzę, cierpi na tę samą chorobę straszną, którą ja też cierpię, czyli grzebanie w życiorysach. To jest coś okropnego, prawda? Taki zarzut też się pojawi wobec mojej
skromnej osoby, jeśli chodzi o książkę Bestie, prawda? To nie jest odkłamywanie historii, to nie jest pokazywanie prawdziwej historii, to jest grzebanie w życiorysach, czyli już ja zostałem naznaczony w pewnym sensie. Prawda? Pan niestety też się widzę z tą linią nieznośną zgadza, ale mówiąc całkowicie serio, jeden przykład potwierdzający też to co pan mój przedmówca powiedział. Na jednym ze spotkań podszedł do mnie człowiek, pytając o jednego z bohaterów negatywnych mojej książki i stwierdzając, że on zna tę postać. To jest oficer śledczy bezpieki Jerzy Kędziora, tak się ten pan nazywa. I ten człowiek powiedział tak, że on nie znał przeszłości Jerzego Kędziory, a Jerzy Kędziora to był jego nauczyciel w szkole w technikum pedagogicznym na Żoliborzu w Warszawie. Tak? A jeden z gorszych rzeczywiście... Nauczyciel, prawda? Z UBK-a wyrósł nauczyciel, prawda? Człowiek, który ma wpajać wartości, prawda? Nie tylko, wiadomo, realizować program, ale przekazywać też, prawda, pewne wzorce. No więc jak taki człowiek, ja się pytam, może przekazywać wzorce? Jakie to są wzorce, prawda? To były lata 80. jeszcze i tenże Kędziora tylko wspominał, że on tam z bandami trochę walczył. Z UPA. Oczywiście z bandami UPA, bo to było największe wydarzenie. Natomiast wracamy, drodzy Państwo, do punktu chyba jednego z podstawowych, czyli właśnie kwestii państwa, naszej państwowości i obowiązków tego państwa. Ja znowu twierdzę, że nasze państwo nie wywiązuje się ze swoich podstawowych obowiązków. Jednym z podstawowych obowiązków jest uczenie historii, tak? Uczenie prawdziwej historii, prawda? Przekazywanie nam właściwych właśnie wzorców, tak? I tego nie ma. My niestety w wielu wypadkach musimy to państwo wyręczać. Pan mówił o oddolnych inicjatywach, no to jest, chyba to jest jedyne wyjście w tej chwili. Przywołam jeszcze jeden przykład związany znowu z panem profesorem Żarynem, czyli formy obchodzenia święta, Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych. No. I wydaje mi się, nie rozmawiałem z panem profesorem na ten temat, ale wydaje mi się, że dlatego pan profesor stanął na czele tego komitetu, prawda, organizacji obchodów, że właśnie nasze państwo nie jest w stanie wypełniać tego obowiązku, nie jest w stanie w tym przypadku wypełniać obowiązku przybliżania nam historii żołnierzy wyklętych. Prawda? I dlatego porównując też dwie formy obchodów, czyli oficjalną, a jaką mieliśmy oficjalną formę? Prezydent Komorowski poszedł złożyć kwiaty pod areszt śledczy na Rakowieckim. Przyjął też kogoś na Zamku Królewskim bodajże, jakąś wybraną grupę osób, tak? I na tym się skończyły obchody Narodowego, podkreślam, Dnia Żołnierzy Wyklętych. No. Czyli coś tutaj nie gra. Prawda? Święto, które mamy dopiero od 2 lat, nie funkcjonuje w świadomości Polaków. A dlaczego nie funkcjonuje? Bo właśnie nie ma żadnej akcji edukacyjnej, nie ma żadnej akcji informacyjnej, jeśli chodzi o firmowanej przez państwo. Tak? Którego to właściwie powinno być obowiązkiem. Stąd inicjatywa szalenie ważna pana profesora, w którą ja też trochę zaangażowałem. I wydaje mi się, że te obchody rzeczywiście były prawdziwe i szczere i odniosły dużo większy
dużo większy sukces, jeżeli to możemy w ogóle tak nazwać, niż to, co robi, prawda, głowa państwa. Prawda? Spotykaliśmy się w wielu miejscach Warszawy, opowiadaliśmy o tym, prawda, o katowniach ubeckich, czyli o oprawcach, a z drugiej strony, o ofiarach, które tam siedziały. Prawda? Z ust pana prezydenta nie padły właściwie żadne słowa przybliżające nam te czasy, zarówno jeśli chodzi właśnie o dobro, jak i o zło. Prawda? Czyli święto, można powiedzieć, że gdyby nie inicjatywy właśnie oddolne, to święto zupełnie, znaczy byłoby właśnie papierowym świętem. Jeśli mogę, bo wydaje się, że rzeczywiście w wielu obszarach Polacy nie bardzo mogą liczyć na swoje państwo i to wszystko też o Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych. Pana opowieść, panie Tadeusz, skłania do takiej refleksji, no, że polskie państwo nie jest polskie, to znaczy w sensie skupienia się wokół interesów narodu polskiego. I znowu należałoby wrócić do roku 89, do roku 81, kiedy właściwie przecięto tę nić rodzącej się polskiej wolności, wprowadzając stan wojenny. No, należy chyba uznać, że to państwo w 89 roku zostało powstało na bazie interesów sowieckich i postsowieckich. Skoro taka, a nie inna była forma jego powstania, to no, wydaje się, że trudno, żeby ono, tak jak pan mówił, było polskie, żeby ono się kierowało interesami polskiego narodu. I jeszcze wydaje się, że warto też zwrócić uwagę, że niestety my mamy kolejne pokolenie pewnych patologii. Pani Janina mówiła o tym, że nie bardzo jest komu przebaczać. Ja się boję, że my do tego nigdy nie dojdziemy do tego etapu, ponieważ my mamy kolejne pokolenia, które weszły w te same buty, w buty ludzi, którzy odchodzą. To nie są tylko, jak pan Tadeusz mówił, ludzie, którzy mają powiązania rodzinne. To są ludzie, którzy mają powiązania mentalnościowe. To są ludzie, którzy myślą w ten sam sposób, pozostali tak, a nie inaczej wychowani. Przeważnie nie myślą. No, przepraszam, nie zostali wychowani. Nie zostali wychowani, zostali wytresowani. Tak, i weszli w buty przygotowane im przez poprzednie pokolenie. No i też warto zauważyć, że my mamy kolejne podobne wydarzenia, tak? To znaczy katastrofa smoleńska, od której uciec nie można, jest zbudowana również na pewnym fundamencie zbrodni, do której nikt do dzisiaj się nie przyznaje. My mamy kolejną warstwę pewnych wydarzeń, o które musimy walczyć. To jest znowu uwiązanie Polaków, części Polaków, tego obozu niepodległościowego, jak nazywa nas profesor Zybertowicz, uwiązanie w walce o oczywistość. I to jest pewien dramat, ponieważ Polacy, energia i potencjał polskiego narodu się dzisiaj strasznie marnuje przez konieczność walki o oczywistości. I tego mam nadzieję, że uda się tu gdzieś jakoś przerwać, ale mówiąc uczciwie, nie wiem, gdzie szukać tutaj nadziei w tym, oprócz tego, że trzeba zdawać sobie z tego sprawę, co się dzieje wokół nas i trzeba robić to, co można. Tu pełna zgoda. Jeszcze pragnę zwrócić uwagę na jeden aspekt smoleński też, że z jednej strony oczywiście należy się zastanowić, co tam się naprawdę stało w tym Smoleńsku, natomiast druga kwestia, nie mniej ważna, to jest kłamstwo smoleńskie, które nam przez 2,5 roku się narodziło, prawda? Czyli sposób prowadzenia śledztwa, sposób badania, prawda, tej sprawy. Państwo świetnie wiedzą, że po 2,5 roku
zaufania nas, że wszystko jest w porządku, prawda? Że współpraca polsko-rosyjska wygląda idealnie. No, dopiero teraz się okazało, że jednak nie do końca, znaczy władze się przyznały do tego pośrednio, prawda? Że jednak tej współpracy nie ma. Ale podejrzewam, że z kłamstwem smoleńskim będzie tak jak z kłamstwem katyńskim. Że kłamstwo smoleńskie, tak jak kłamstwo katyńskie, nie będą ścigane. U nas się ściga tylko kłamstwo oświęcimskie. No? Taka jest też różnica w podejściu do tych spraw, w podejściu też do zbrodni niemieckich z jednej strony, a zbrodni komunistycznych z drugiej. Tak? Zbrodnie komunistyczne dopuszczamy do świadomości, było coś takiego, prawda? Mówimy o tym. Zbrodni komunistycznych właściwie nie ma, prawda? Nie funkcjonują w obiegu publicznym, tak samo jak w ogóle komunizm jako system zbrodniczy w naszej III Rzeczpospolitej nie został właściwie nawet w ten sposób nazwany, prawda? Jeden jeszcze przykład mi przyszedł do głowy w nawiązaniu do tego, co Pan mówił, mianowicie jeśli chodzi o kontynuację, tak? Kontynuację PRL-u i dzisiejszych czasów. Proszę zwrócić uwagę na dwa procesy. W 1955 roku mieliśmy proces Różańskiego-Romkowskiego jako głównych oskarżonych. W III Rzeczpospolitej mieliśmy proces Humera i jeszcze 11 innych. Prawda? Te analogie wydają się bardzo zasadne moim zdaniem. Prawda? Wtedy pokazowo skazano właśnie kilka osób na drobne wyroki w sumie. Z równym skutkiem. Tak, bardzo podobnie jest w III Rzeczpospolitej. Adam Humer i jego koledzy zostali też skazani na bardzo symboliczne wyroki. Tak? A nawet no, Różański jeszcze siedział parę lat, prawda, Jankowski. A tutaj mamy nawet regres, jeśli chodzi o te sprawy, prawda? Większość z tej parszywej dwunastki tak zwanej właśnie, bo 12 wtedy oficerów śledczych zasiadło na ławie oskarżonych. Chyba tylko dwóch spędziło chwilę na Rakowieckim. No? Wtedy dyrektorów sądzono, a dzisiaj... A dzisiaj Płotka. A dzisiaj Płotka, natomiast generałów nie są w stanie osądzić. Więc właśnie, więc można nawet powiedzieć, że 56 rok był bardziej skuteczny, jeśli chodzi o ściganie, 55-6, jeśli chodzi o ściganie zbrodni komunistycznych, niż III Rzeczpospolita, tak? Co jest oczywiście pewnym paradoksem, ale myślę, że daje trochę do myślenia, prawda? I rzeczywiście Różański, Romkowski to były osoby, no to byli decydenci, prawda? Dzisiaj decydentów nie tykamy w ogóle. Tak? Pragnę zwrócić Państwa uwagę na jeden fakt, który też wynika z moich książek, że prócz tych nielicznych oficerów śledczych, a też nie powinno się ich w ogóle nazywać oficerami, prawda? No bo to jest też błąd, prawda, językowy, prawda? No co to za oficer? No, jeżeli sobie go zestawimy z oficerem do II Rzeczpospolitej, no to w ogóle jest inna para kaloszy, tak powiem. Ale do czego zmierzam? Także oprócz właśnie Humera, oprócz tego Kędziory, o którym mówiliśmy, on został skazany, ten nauczyciel, prawda, z technikum pedagogicznego na 4 lata więzienia. Co też jest pewnym ewenementem, prawda, jeśli chodzi o nasze czasy, ale właśnie decydenci również na poziomie, a może przede wszystkim na poziomie sądowniczym nie zostali skazani. Mówię tu o całej rzeszy sędziów i prokuratorów, prawda? A nie zostali skazani z dwóch powodów. Tak? Jeden powód jest taki, że mają bardzo mocne powiązania środowiskowe do dziś. I wymiar sprawiedliwości III RP jest prostą kontynuacją wymiaru sprawiedliwości PRL-u. A z drugiej strony, znaczy to jest jak gdyby pochodna tej pierwszej kwestii, jest taka, że ich działania nie są uznane za zbrodnicze.
czyli ktoś, kto oskarżał, prawda? Nawet żądając najwyższego wymiaru kary i ktoś, kto taki wyrok zasądził, z mocy prawa III Rzeczypospolitej nie jest uważany za zbrodniarza. I kategoria wprowadzona przez Instytut Pamięci Narodowej, kategoria mordu sądowego, czy też zbrodni sądowej, nie jest w ogóle zrozumiała, że tak powiem, przez nasze sądy. Szerzej zbrodnia komunistyczna. W zbrodni komunistycznej właściwie nasze sądy nie podejmują się rozpatrywać, prawda? Bo takich zbrodni nie było, prawda? Bo komunizm nie był właśnie zbrodniczy. I ludzie, którzy działali w ramach tego systemu, nie byli mordercami. A morderca sądowy, morderca zabiórka to jest w ogóle abstrakcja dla naszej konstytucji, kontynuacją konstytucji dzisiejsza konstytucja jest kontynuacją konstytucji nie Rzeczpospolitej, tylko PRL-u. I to jest podstawowy problem prawny. Właściwie no, punkt odniesienia jest do PRL-u, a nie do Rzeczpospolitej. Chciałbym zapytać, czy są jeszcze jakieś pytania z sali? Ja jedno zdanie, bo pan popełnił nieścisłość, bo pan powiedział o tym, jak to zbrodnie niemieckie są ścigane. W ogóle proszę zwrócić uwagę, nie ma zbrodni niemieckich, są zbrodni nazistowskie i faszystowskie, których nie dokonywali Niemcy, tylko faszyści hitlerowcy, a coraz częściej Polacy są faszystami i nazistami, no hitlerowcami może jeszcze nie. Czyli Niemcy są polskie obozy koncentracyjne i są polscy faszyści, a Niemcy, proszę zwrócić uwagę, myśmy ich jeszcze wypędzili, na ile cierpień żeśmy ich narazili. Właśnie, no, tu to powinniśmy jest ta historia, przed Bożym Narodzeniem posypać sobie głowę popiołem. Nam się wmawia, że właśnie wszystkie, prawda, wszystkie złe uczynki i koszmary, tak, w historii, natomiast w razie Niemców zbrodniarzy nie ma już, natomiast właśnie, a nie uczy się, znowu wracamy do tego samego wątku, czyli nie uczy się naszej historii heroicznej. Ale w polityce, tak? Nawet w portalu Polityka występuje termin zbrodni nazistowskich. Ja kiedyś zareagowałam, mimo że nie jestem internautą, to zareagowałam na to, bo była mowa o filmie, który będzie robiony o Szarych Szeregach i o zbrodniach nazistowskich, jakie wtedy były dokonywane. Ja zapytam, czy jeszcze może jest jakiś głos z sali? Ktoś ma jeszcze jakieś pytanie do autora? Myślę, że w tej sytuacji będziemy powoli kończyć. Zapraszam Państwa serdecznie do przejrzenia numeru i do zakupu. A chciałbym Państwu życzyć, bo zbliżają się święta, że w sytuacji, bo dyskusja jednak wydaje mi się, że miała trochę minorowy nastrój i trochę trzeba szukać nadziei w tym, co było powiedziane. Ja bym chciał Państwu życzyć słowami Jana Pawła II z Pasterki z 1985 roku, że Boże Narodzenie jest świętem sensu, świętem odnalezionego sensu wszystkiego, a nade wszystko sensu człowieka, sensu ludzkiego życia. To właśnie znaczy światłość. Wydaje mi się, że my bardzo potrzebujemy znalezienia sensu Polski, znalezienia sensu naszego państwa, znalezienia sensu naszego społeczeństwa. Nie wiem, czy to jest możliwe bez gotowości wybaczenia. Myślę, że jest ona potrzebna. Pytanie, czy my znajdziemy tych, którzy chcą, żebyśmy ich wybaczyli, to jest pytanie. To jest bardzo trudne pytanie i myślę, że z tym Państwa zostawiam, ale życzę Państwu w imieniu Centrum Misji na Pola II, w imieniu gospodarzy radosnych, pełnych nadziei, pełnych spokoju, miłości i rodzinności świąt. I mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnych spotkaniach promocyjnych na poważnie. Dziękuję Państwu. Dziękując za spotkanie, też Państwu serdecznie życzę wesołych świąt. Czy można jeszcze do tych ostatnich życzeń, bo zwracamy uwagę na przebaczenie i twierdzimy, że nie bardzo jest ktoś, komu można by przebaczyć, bo on nie chce. A może słowami modlitwy, jak i my odpuszczamy, to znaczy zwróćmy uwagę na nas, że my przebaczamy tym ludziom niezależnie od tego, czy oni chcą, żebyśmy mieli spokój i siłę w sobie i żebyśmy już jak gdyby nie zajmowali się nimi, tylko naszym życiem i tym, co chcemy w życiu zrobić.